Cześć wszystkim. Ja nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem w branży kreatywnej, a w szczególności w branży mody i w branży nowych technologii. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną podczas mojego dzisiejszego live'a. Na szybko jeszcze sprawdzę, czy działa. Tak, wszystko słychać, także. Fajnie. Dzięki, że tutaj jesteście. Widzę, że już jest kilkanaście osób na liczniku, także myślę, że możemy sobie spokojnie zaczynać. Są 3 minuty po 20. Dzisiaj nie będę chciał Wam zabrać albo dać Wam za dużo czasu. Także mam nadzieję, że udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania w zakresie praw autorskich, bo pamiętajcie, prawa autorskie to jest temat dzisiejszego live'a, dzisiejszego nagrania to jeżeli będziecie mieli pytania w tym zakresie, to oczywiście śmiało możecie aktywnie brać udział w live'ie. Teraz na Facebooku, na Facebooku moim Arkadiusz Prawnik Kreatywnych i na Facebooku Instytutu Prawa Mody, naszej fundacji dotyczącej branży mody i branży kreatywnej, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy live dotyczy praw autorskich, Także możecie swobodnie zadawać pytania. Ja kilka pytań mam tutaj pozapisywanych, no bo ostatniego, ostatnie nagranie merytoryczne robiłem chyba miesiąc temu, więc trochę tego się zebrało. Część pytań gdzieś tam się powielała, które otrzymuję z bloga, czy tam od różnych ludzi na Facebooku, czy tam na Instagramie też się zdarzają pytania. Zebrałem do kupy i mniej więcej ułożyłem jakieś takie ogólne pytania, żeby Wam na nie odpowiedzieć. Także, także tak. Okej, okay, dobra, to co? Ja sobie przejdę od razu do tej merytorycznej części. Nie będę was tutaj zwodził i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście pamiętajcie, żeby brać aktywny udział. Okej, okay. pierwsze pytanie i ono. Myślę, że dotyczy prawa cytatu, albo przynajmniej dozwolonego użytku prywatnego, ponieważ było takie pytanie, trochę jest króce i takie już skróciłem, z tego względu, że tam było troszkę za dużo danych tej osoby, która wysłała to pytanie. I było to pytanie najświeższe, bo wysłane wczoraj albo przedwczoraj przez jedną z subskrybentek, czy tam użytkowniczek Facebooka, nazwijmy to. Jakiś czas temu zupełnie przypadkiem natrafiłam na film na YouTube. Bardzo dużego kąta. I tu niespodzianka: widzę swoje własne zdjęcia, które sama zrobiłam. Na zdjęciu widać jawnie moje logo. Nikt mnie o wykorzystanie zdjęcia nie poprosił. Oglądając film do końca, widzimy slajd z tekstem mówiącym o tym, że według nich jest to użycie materiałów w celach edukacyjnych, podczas gdy oglądając kilkakrotnie ten film, widziałam reklamy. Czy to jest standard? Kto może stwierdzić, co jest celem edukacyjnym, a co zwykłą kradzieżą? Czuję się dość brzydko wykorzystana w tym momencie, bo wydaje mi się, że na tych filmach po prostu ktoś zarabia. Co może zrobić ta osoba? I teraz, tak, tutaj powiem szczerze, że jest kilka rzeczy. Może zacznijmy od początku. Jeżeli chcesz wykorzystać albo ktoś inny wykorzystuje Twój utwór, Twoje zdjęcie, Twoje logo, Twój tekst w ramach swojego własnego utworu i to zaznaczam w ramach swojego własnego utworu, a nie tak po prostu na białej koszulce, na przykład tak jak ja mam tutaj, ktoś coś napisał, tak? To, to nie jest utwór, tak? Koszulka biała. To jeżeli ktoś w ramach swojego utworu wykorzystuje. Właśnie to zdjęcie cytuje coś, mówiąc, mówiąc wprost, tak? To to jest dozwolone, oczywiście w pewnych granicach, tak? E Tutaj specjalnie sobie zrobiłem wyciąg, bo tutaj jest dosyć ta lista obszerna, jeżeli, że takie cytowanie może mieć miejsce, jeżeli mówimy o wyjaśnieniu, polemice, analizy, analizie krytycznej, naukowej, nauczaniu lub jeżeli jest to stwierdzone prawami gatunku twórczości. Także jeżeli mówimy o parodii, pastiszu czy karykatury w, w zakresie uzasadnionym tymi prawami gatunku twórczości, tak, także tutaj widzicie, że jest ta kwestia analiza krytyczna, naukowa, nauczanie, tak, także tutaj zależałoby w jakim kontekście było to wykorzystane, no to wtedy można było skorzystać z prawa cytatu, tylko, że tutaj nam w grę wchodzi no, de facto, komercyjne wykorzystanie, tak? No bo jeżeli ktoś zarabia na tym e, nagraniu wideo, czy to poprzez reklamy, czy w taki sposób bezpośredni, to można byłoby powiedzieć, że to jest jednak komercyjne wykorzystanie e, cudzego utworu. I wtedy, czy to komercyjne wykorzystanie utworu e, jakby podpada pod prawo cytatu, no tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. Część e, osób część prawników, część tak zwanej doktryny e, mówi o tym, e, że można gdzieś tam wykorzystywać sposób e, komercyjny. E, część mówi, że nie. Tak Także tutaj nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, i tak jak pewnie nie chciałabyś usłyszeć, usłyszeć odpowiedzi od prawnika, no ale ja tutaj podczas tego live odpowiem Ci, to zależy, bo nie mam za dużo informacji, znacznie więcej powinienem tutaj zrobić. Powinienem na pewno obejrzeć ten filmik, powinienem zobaczyć, co jak tam gra. I to wszystko po prostu troszkę dłużej czasu na tym spędzić, i to i to ocenić, mówiąc sobie wprost, tak? Natomiast jest możliwe takie wykorzystanie. Tutaj tylko trzeba pamiętać o tym, że jest takie ograniczenie pewne. Które mówi właśnie o granicach dozwolonego użytku, tak? Czyli dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, no tutaj akurat nie ma takiego naruszenia, lub godzić w słuszne interesy twórcy. I teraz, czym są takie słuszne interesy twórcy? To jest coś takiego już na przykładzie mówiąc. Taki słuszny interes twórcy, to jest taka sytuacja, kiedy na przykład sprzedajesz zdjęcia, tak? Nie wiem, na stoku, na jakichś platformach i ktoś inny wykorzystuje w ramach prawa cytatu to konkretne zdjęcie, które ty normalnie sprzedajesz, po to, żeby ktoś mógł je sobie zacytować i wykorzystać w swoim własnym utworze czy w swoim własnym projekcie. No to wtedy mamy tutaj naruszenie tej. Tej, 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 tej godności, można by powiedzieć, tego interesu twórcy, tak? No bo normalnie by twórca zarobił sobie na tym, a w tym przypadku, z racji, że ktoś to cytuje. Czyli korzysta z tego utworu w taki sposób, w jaki ty normalnie byś na tym zarobił, zarobiła, no to tutaj mamy naruszenie interesu twórcy, tak? Także tutaj, jeżeli autorka tego pytania zarabia na tych zdjęciach i to zdjęcie było właśnie wykorzystane w ten sposób, no to oczywiście tutaj jest pole manewru dosyć, dosyć duże. Tak? To też nie jest tak, że jeżeli my czegoś, my nie wiemy, w jaki sposób jakby możemy wkleić to dane zdjęcie, no to oznaczymy tylko twórcę i wkleimy źródło, czyli zastosujemy to prawo cytatu, takie no zastosujemy prawo cytatu, to może za szeroko powiedziane, tak? Natomiast, że, no, będziemy przynajmniej w naszym odczuciu będziemy chcieli skorzystać z tego prawa cytatu, no to to nie oznacza od razu zgody, tak? To, że my podamy twórcę i podamy źródło, skąd pobraliśmy dane zdjęcie, tak? Także tutaj pamiętajcie o tym, bo często się z tym spotykam, czy tu wśród klientów, potencjalnych klientów, czy wśród uczestników jakichś moich szkoleń, nagrań, live'ów na blogu tak itd., itd. Dalej. Tak? Także warto, warto na to zwrócić uwagę. Też jest coś takiego. Jak korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych. Tutaj też może w tym kierunku poszła ta argumentacja tej drugiej strony, że skoro to jest cel edukacyjny, no to to właśnie może być tak zwane korzystanie z utworu w celach dydaktycznych lub naukowych. Natomiast tutaj też jest pewne ograniczenie z tego względu, że to nie może być, po pierwsze, nagranie w internecie udostępnione dla wszystkich. Tutaj jednak ta instytucja, która edukuje, powinna wiedzieć, no przynajmniej, no wiadomo, jak to czasami bywa, tak? Argument za argument. Natomiast gdzieś tam, co do zasady, tak to powinno być, tak, że ta, osoba, ta, ta instytucja wie o tym, komu udostępnia te nagrania. To jest jakiś tam, no niekoniecznie zamknięty katalog, tak, ale przynajmniej. To jest jakiś katalog osób, co do których jest świadoma ta, ta instytucja, jakie to będą osoby i tak dalej. Tak, więc taka grupa czy kanał na YouTube, no nie wiem, czy to pod to by podpadało, ale tutaj też jest drugie ograniczenie, czyli to, że to musi być instytucja oświatowa, czy tam podmiot edukacyjny, który jest wskazany w ustawie, prawo o szkolnictwie wyższym. Tutaj jest między innymi, tak, no, takie co ciekawsze, co mogłoby Was akurat zainteresować, no, to są uczelnie, instytucje naukowe. No, kanał na YouTubie, jeżeli nie prowadziła uczelnia, tylko jakiś podmiot komercyjny, no, to tutaj nie pasuje pod to. Ale jest coś, coś takiego jak podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Tak. Natomiast tutaj oczywiście Prawo o Szkolnictwie Wyższym ono dotyczy jednak instytucji, instytucji jakby... Jakby szkolących w sposób profesjonalny, tak, więc tutaj na pewno nie podpadałyby takie sobie osoby prywatne, które gdzieś tam, czy nawet osoby publiczne, które gdzieś tam robią nagrania wideo na, na YouTube. Także to myślę, że tak w ramach już czystej, czystej ciekawości. Także pamiętajcie, jeżeli mówimy o prawie cytatu, to wrzucenie. Do opisu, do stopki, gdziekolwiek, linku do oryginału tego zdjęcia, tak? czy do tego utworu, bo to może być tekst, to może być zdjęcie, to może być logotyp, to może być cokolwiek, czyli oznaczenie tego źródła i wskazanie autora to to nie jest spełnieniem wszystkich tych, jakby, przesłanych czy obowiązków wynikających z prawa cytatu. Główny ten obowiązek no to właśnie, żeby to był utwór, do którego wklejamy, no i żeby. Były te uzasadnione cele cytatu, tak, o których powiedziałem. Czyli to wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna, naukowa, nauczanie czy prawo gatunku twórczości. Także tak to, tak to, tak to mniej więcej mniej więcej wygląda. Pamiętajcie też o tym przy prawie cytatu, że. Mm, jeżeli nie potraficie znaleźć no źródło, zawsze jesteście w stanie znaleźć, bo skąd, pobrali, skąd skądś pobraliście to, to zdjęcie, tak? Trzymajmy się już tego zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o autora, no to nie zawsze jesteście w stanie wskazać tego autora. No to oczywiście tutaj przy dochowaniu takiej należytej staranności, możemy tak to nazwać, jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć tego autora, no to po prostu jakoś tam inaczej wskazujecie, tak? Typu autor nieznany, dane do kontaktu chociażby. Także tutaj jest gdzieś tam otwartość i pole pole do dyskusji, jeżeli tego autora nie znamy, natomiast no jeżeli oczywiście to jest sytuacja, kiedy my to prawo cytatu możemy zastosować, tak, no bo jeżeli nie możemy, no to oczywiście trzeba uzyskać odpowiednie prawa, trzeba uzyskać albo licencję wyłączną, niewyłączną, albo uzyskać przeniesienie majątkowych praw autorskich w formie pisemnej na siebie, tak, także tutaj tak to, tak to wygląda. Jeżeli czegoś tam nie możecie wykorzystać, no to zawsze licencja jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście czasami płatna, ja to wiem, także, no, ale co zrobić, tak? No, tak, tak to działa. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, żeby nie naruszać właśnie tego interesu twórcy, skoro twórca zarabia na danym utworze, tego, na tym, że ktoś wykorzystuje inny ten utwór, no to oczywiście ty jako ten biorący ten utwór nie możesz robić sobie wszystkiego dalej z tym utworem. Pamiętajcie o tym, że pytania możecie mi zadawać, bo tutaj widzę, że tak się pojawiają osoby, znikają, pojawiają, znikają. Także, także spokojnie tutaj możecie. O, Edyta, cześć. No, wysłałaś film. Nie jest to uczynia, ale typowe konto komercyjne. W tym filmie konto nie podało danych twórców lub źródła, nie tylko mojego, ale także zdjęć wielu innych osób. No to wiesz co, Edyta, jeżeli ktoś korzysta z prawa cytatu, no to on musi podać źródło i tego autora. To nie jest tak, że ktoś nie może sobie tak po prostu podać, tak? Podejrzewam, że nie było trudno ciebie znaleźć w internecie, gdzieś pewnie przypisanym. Gdzieś tam opisaną przy tym danym zdjęciu, tak, żeby ktoś nie mógł nagle teraz tego, teraz ciebie znaleźć. Tak, także tutaj, no, nawet jeżeli mamy zastosowane to prawo cytatu, to i tak mamy naruszenie, tak? Bo mamy naruszenie w postaci tego, że nie ma wskazanego źródła i nie ma wskazanego autora, więc ta druga strona musiałaby udowadniać, że ciężko było jej znaleźć e, ciebie, czy wskazać źródło. Tak, także no, tutaj. No niestety, tak to, tak to wygląda. Tylko tutaj zobacz sobie, czy przypadkiem w opisie tego nagrania na YouTube, czy tam nie ma jeszcze kredytów. Tutaj też zadałaś pytanie, czy to jest standard. No, to jest niestety czasami standard. To jest taki sam standard jak wrzucanie zdjęć na profil na Instagramie innych osób, tak? Jakieś marki odzieżowe, modowe albo jakieś marki designerskie. Jakiekolwiek inne tam beauty marki wrzucają czasami zdjęcia od swoich fanów, albo wrzucają zdjęcia celebrytów na swoje profile na Facebooku, na Instagramie na Pinterestach i tak dalej, no to oczywiście nie można było, nie można czegoś takiego robić, no bo prawo cytatu nie ma w tym momencie zastosowania. O Widzę tutaj Marcin Cajzer, repost bez, bez, repost bez wiedzy i pozwolenia zdjęcia na Insta, jak zgarnąć pieniążki. No właśnie Marcin, przypadkowo nawiązałem właśnie do Ciebie, do, do tych repostów na Instagramie i tak dalej. No właśnie nie można czegoś takiego robić, tak, że się udostępnia cudze utwory na e, profilach na Instagramie. No bo pamiętajcie, że ten profil na Instagramie musiałby być utworem, tak? E, a no profile na Instagramie marek różnych, czy, czy nawet osób prywatnych, jakichś tam kreatywnych, artystów i tak dalej. One rzadko kiedy są utworem jako całość, tak? Więc tutaj nie można postrzegać, że my sobie skorzystamy z prawa cytatu, kopiując zdjęcie cudze na swój profil na Facebooku czy na Instagramie, tak? Tak to, tak to nie powinno działać. Także, jeżeli chodzi o repost, o prawo cytatu, to jeszcze dodatkowo mogę Was odesłać do live'a dla Social Tigers, którego robiłem miesiąc temu bodajże, to jest agencja marketingowa Social Tigers, jak sobie wejdziecie na fanpage, to możecie tam zajrzeć oraz na bloga prawowmodzie.pl prawowmodzie.pl, tam też znajdziecie informacje w dosyć obszernym artykule na temat repostu na Instagramie i na Facebooku, właśnie na temat prawa cytatu, ale także jest artykuł na temat prawa cytatu, taki odrębny, także spokojnie możecie tam zajrzeć. Kto może stwierdzić, że coś jest celem edukacyjnym, a co zwykłą kradzieżą? Tylko i wyłącznie sąd stwierdza coś takiego. My, jako prawnicy, wy, jako osoby, wobec których zostało dokonane naruszenie czy naruszyciele oni nie decydują o tym, co jest celem edukacyjnym, a co jest zwykłą kradzieżą. To tylko i wyłącznie sąd decyduje o tym. Także pamiętajcie o tym. Okej. Okay. I tak, ten report, jak zgarnąć pieniążki? No, Marcinie, jak ktoś naruszył Twoje prawa, no to pierwsze wezwanie polubowne do zaprzestania naruszeń do zapłaty ci odpowiednio, do odpowiedniego wynagrodzenia, jak mamy naruszenie majątkowych praw autorskich, bo ktoś nie uzyskał licencji albo nie skorzystał, nie mógł skorzystać z prawa cytatu, no to oczywiście mamy naruszenie majątkowych praw autorskich, więc wtedy wezwanie do, do zapłaty em, odszkodowania, a jak mamy e, że dodatkowo oczywiście, bo tam jest szereg takich roszczeń różnych, e, dodatkowo, jeżeli mamy naruszenie osobistych praw autorskich, bo nie było właśnie oznaczenia tego autorstwa, nie było oznaczenia imienia, nazwiska gdzieś tam przy zdjęciu, czy przy czymś tam, które zostało naruszone, przy jakimś utworze, który został naruszony, no to oczywiście wtedy możesz żądać też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Tak? No bo tutaj mamy prawo, prawo niemajątkowe, jakim jest prawo osobiste. Także Marcin, mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Jak zawsze zachęcam was tam, dawajcie mi znać, czy to co mówię jest dla was interesujące. Bo pamiętajcie o tym, że te nagrania, te livey, to one nie są dla mnie, nie, one są dla was. Dobra. Także ja dziękuję wszystkim tutaj za uczestnictwo. Jeżeli, czy znaczy to jeszcze nie koniec, nie, to jeszcze nie koniec. Ale już teraz e, możecie tutaj zalajkować mój profil. Możecie wejść teraz na mojego YouTube'a i kliknąć subskrybuj. Mój kanał na YouTube to Arkadiusz Szczudło. Łatwo go znajdziecie moje imię i nazwisko. E, możecie wejść na Instagram również Arkadiusz Czudo i tam kliknąć subskrybuj, czy tam obserwuj, tak? Obserwuj jest na Instagramie i po prostu śledzić mnie w moich social mediach. Jeżeli nie lajkujecie mojego fanpage'a, to oczywiście, fanpage'a na Facebooku to oczywiście też zachęcam do lajkowania i do śledzenia, i do ustawienia sobie, żeby pokazywały wam się powiadomienia, albo przynajmniej, żebym w ogóle się wam pokazywał na tablicy, bo wiecie, jak działa Facebook, wszystko ukrywa, także serdecznie was do tego Zachęcam. A jeżeli słuchasz nagrania podcastu, no bo to nagranie potem będzie też dostępne na podcaście okiem prawnika kreatywnych pewnie jutro albo pojutrze, no to oczywiście zachęcam do oceny, pięciu łapek, czy tam ilu łapek, czy ilu gwiazdek, co to tam, jak to tam się ocenia, i do zostawienia komentarza. Jeden z moich profili dość często jest promowany przez konkurencję mimo znaków wodnych. A nie wiem, co Marcin masz na myśli. No, pewnie widzę, że masz fajne zdjęcie, tą taką planetkę. Natomiast no jeżeli ktoś oczywiście kopiuje twoje zdjęcia i wrzuca je e, u siebie, no to no, nie ma tutaj, nie ma tutaj przebacz, tak? Prawa cytatu bardzo, bardzo, bardzo wątpię, żeby mogło być zastosowane jakikolwiek inny dozwolony użytek publiczny, prywatny na pewno nie. Więc spokojnie mamy tutaj pewnie do, pewnie do czynienia z naruszeniem majątkowych praw autorskich, a jak nie było oznaczenia to i osobistych praw autorskich. Więc na początku wezwanie do zapłaty i yy, zaprzestania naruszeń i tak dalej, a potem idziemy do sądu o taką zapłatę, tak? No, jeszcze jest ten problem z ewentualnym ustaleniem, kto jest po drugiej stronie. Tak, no bo często te profile, które kopiują, jeśli mówimy o takich typowo spamerskich profilach, tak, no bo jeżeli takaś marka kopiuje. No to jesteśmy w stanie znaleźć tą osobę, no ale czasami się zdarza tak, że oczywiście jest utrudnione odnalezienie takiej osoby, no ale jest, są jakieś tam sposoby różne, tak? Typu po rejestratorze domeny, typu po y, jakichś, nie wiem, regulaminach, stopkach. No jest troszeczkę tych takich i prostych, i trudniejszych m, motywów na znalezienie jakiejś konkretnej osoby. Drugie pytanie było: y, czy mogę zamieszczać cudze zdjęcia na swoim blogu lub nagraniu wideo? No to pytanie też się łączy właśnie z z tym pytaniem dotyczącym samego jakby prawa cytatu i myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie, czy można umieszczać ze zdjęcia na swoim własnym blogu lub w nagraniu wideo, tak? Także jeżeli skorzystałeś z, czy raczej jeżeli podpadasz pod możliwość skorzystania z prawa cytatu, no to oczywiście możesz sobie skorzystać z tego prawa cytatu i z tego zdjęcia. Natomiast, no, jeżeli jest ten problem, że tego prawa cytatu nie możesz skorzystać, no to oczywiście powinieneś uzyskać odpowiednią licencję. Tak? Czy to będzie licencja darmowa, czy to będzie licencja odpłatna, darmowa, na przykład na jakimś tam bezpłatnym stoku, no to nie ma znaczenia. Tak? Ważne jest to, żebyś uzyskał uprawnienia do korzystania z danego utworu. Tak to się nazywa. Dobra, skończmy to, to prawo cytatu. Przejdźmy sobie dalej. Tam udostępniłem wam tą listę w komentarzu wcześniej, także możecie sobie zobaczyć, co będzie dalej w opisie do tego nagrania. Natomiast pytanie numer trzy to portfolio i prawa, prawo autorskie. Czy mogę wrzucić swoje prace wykonane dla klienta do swojego portfolio? To pytanie, powiem wam, że chyba za każdym razem się pojawia, jeżeli mówimy o prawie autorskim i tych nagraniach live'ach i portfolio dla twórców. Powiem tak, odsyłam was do innych nagrań, ja no oczywiście żartuję, odsyłam was bezpośrednio do treści, która jest przygotowana na blogu prawowmodzie.pl. Tam jest artykuł Portfolio a prawo autorskie portfolio a prawa autorskie i spokojnie możecie przeczytać odpowiedź na to pytanie. W skrócie czy można wrzucić prace wykonane dla klienta do swojego portfolio? W praktyce najczęściej nie. Z tego względu, że bardzo często twórcy pozbywają się jakby całości swoich praw, czyli przenoszą Wszystkie swoje prawa na wszystkich polach eksploatacji. Już nie abstrahując tego, czy można, na wszystkich polach eksploatacji, to takie zapisy często są różne, bardzo rozbudowane w umowach z klientami, a w związku z tym um, graficy, projektanci graficzni, twórcy utworów nie mogą potem dalej korzystać z. Tego, z tych prac w swoim portfolio. Jest to po prostu mocno dyskusyjne z tego powodu, że skoro się pozbywamy praw na przykład na polu eksploatacji, jakim mógłby być internet, no to dlaczego, skoro się pozbyliśmy, to dlaczego mielibyśmy mieć możliwość skorzystania z tego, tak? Troszkę szerzej, a nawet bardziej szerzej piszę właśnie o tym w artykule na blogu prawowmodzie.pl, do którego oczywiście odsyłam i zachęcam do niego, do jego przeczytania. Dobra, przejdźmy sobie dalej, jeżeli macie pytania to wiadomo, walcie śmiało, piszcie sobie, e, piszcie te pytania, mi jest bardzo miło, jeżeli bierzecie udział aktywny, a nie tylko potem odsłuchujecie, bo wiem, że masa osób później odsłuchuje i te pytania mi wysyła e, na wiadomości prywatne, a ja nie odpowiadam na te wiadomości prywatne w sensie merytorycznie, e, z tego względu, że chociażby jestem teraz na troszkę dłuższym, Urlopie, ale pojawiłem się tutaj dla was specjalnie podczas tego dzisiejszego live'a. Okej. Okay. Czy mogę żądać odrębnego wynagrodzenia? Czy mogę żądać odrębnego wynagrodzenia za prawa autorskie i za pole eksploatacji? Znaczy, za przeniesienie praw autorskich jako takich oczywiście możesz żądać odrębnego wynagrodzenia i możesz żądać odrębnego wynagrodzenia ogólnie za każde odrębne pole eksploatacji, tak. Także no, co jest odrębnym polem eksploatacji, to tutaj można byłoby rozprawkę napisać na kilkadziesiąt stron, tak, no bo tutaj są i spory w doktrynie i tak dalej. Natomiast już tak nie wchodząc w te, w te szczegóły, tak, jeżeli powiedzmy udostępniasz dany utwór na pięciu polach eksploatacji, to możesz za te pole eksploatacji policzyć oddzielnie i wskazać to w, jakby w części wynagrodzenia, a odrębnie możesz policzyć za na przykład wykonaną pracę, tak, za, wykonanie, za wykonanie danego utworu. Także tutaj ten sposób wynagradzania, wykonania dzieła nie wiem, na przykład, stronę internetową i przeniesienia majątkowych praw autorskich na konkretnych polach eksploatacji, na przykład ilościowo na pięciu polach eksploatacji, no to oczywiście możesz to wszystko porozdzielać, jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia. Tak, także tutaj nie ma jakiegoś obostrzenia, nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia możesz to swobodnie, swobodnie zrobić, tak. Bardzo często widuje to w umowach, szczególnie właśnie w takich umowach większych, gdzie nawet czasami specjalnie wskazuje się chociażby na wykonanie sesji zdjęciowej, tak? Jeżeli fotograf wykonuje sesję zdjęciową, to po pierwsze ma płacone, może mieć płacone, tak, w umowie za dzień pracy. Powiedzmy sesja trwa dwa dni, no to dwa razy to dostaje na przykład dniówki 1000 zł, tak? To ma 2000 zł za to, ale odrębnie, zależnie na przykład od ilości zdjęć, które klient zaakceptuje finalnie. Powiedzmy minimum ma dostać 20 zdjęć, tak? Za które będzie płacone kolejne 2000 zł, a na przykład za każde kolejne będzie płacone plus 200 złotych, tak? Takie coś też można swobodnie zrobić, tak? Można też na przykład za tą dniówkę zostawić, a za same pole eksploatacji policzyć, tak? Czyli na przykład jeżeli klient będzie miał możliwość wykorzystania tych konkretnych zdjęć tylko na fanpage'u na Facebooku i na Instagramie, a na przykład będzie chciał wykorzystać te zdjęcia dalej na billboardzie w centrum miasta drukując, no to oczywiście cena za prawa autorskie będzie większa, tak? Za dniówkę już niekoniecznie, no bo pewnie sprzętem i tak dalej zostawi to samo, no ta dzisiejsza technologia pozwala te dzisiejsze aparaty, ta technologia pozwala na zrobienie naprawdę dobrych jakościowo zdjęć aparatami pełnoklatkowymi, a nie Hasselbladami. Natomiast Wtedy za te pola eksploatacji można, można spokojnie, czy za ten billboard można policzyć dodatkowe wynagrodzenie. Nie ma tutaj jakichś ograniczeń, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj jakichś większych problemów. No, także tutaj coś dla fotografów. Natomiast to zastosowanie ma oczywiście do każdego utworu, który się tworzy, tak. To może być mniejszy, większy projekt. Tutaj nie ma akurat jakiegoś szczególnego, szczególnego znaczenia. Ważne, żeby po prostu. To wynagrodzenie było wskazane, tak? No, jeżeli to wynagrodzenie nie będzie wskazane, no to oczywiście tutaj jest takie domniemanie, można byłoby powiedzieć, tego, że to wynagrodzenie, wynagrodzenie temu twórcy się należy. Żeby to wynagrodzenie twórcy nie wypłacać, to już taki protip dla klientów, to trzeba byłoby wskazać to w umowie, tak? Że to wynagrodzenie się nie należy temu konkretnemu twórcy. Dobra. Trochę się rozgadałem, mamy pół godzinki. Ale pamiętajcie, jak macie pytania, dawajcie. Ja tutaj mam dalej. Eee, takie pytanie piękne. Eee, czy mogę zastrzec swój logotyp? Eee, tak możesz zastrzec, jak chcesz, a czy przejdzie rejestracja, to już jest inna kwestia. No, bez zobaczenia tego logotypu i czegokolwiek więcej porozmawiania z tobą, eee, to niestety nie będę mógł. Nie, nie mogę Ci nawet podczas live'a pomóc, ani nawet w prywatnej wiadomości, jak mi nie powiesz trochę więcej. Natomiast chcę pokazać to też w ten sposób, jakiego rodzaju pytania czasami się dostaje, jakie dostają prawnicy blogerzy. Jak piszecie do prawnika, no to pamiętajcie o tym, żeby to jednak było troszkę szerzej opisane, trochę więcej zdradzcie. wyślijcie ten logotyp chociażby i wtedy zapytajcie, czy można zastrzec, ten logotyp. Także, także tak, to takie for fun. Ale dobra. Kolejne pytanie. Widziałam artykuł na AliExpress, o, przepraszam, widziałam artykuł o AliExpress. Czy ta procedura jest długa? Jakie są koszta? Nie mam zarejestrowanego znaku ani wzoru. Czy mogę dalej dochodzić swoich praw? No de facto nie dotyczy to praw autorskich, tak? Ale mogę się pochwalić swoim artykułem na AliExpress, który napisaliśmy razem z zespołem naszej kancelarii. Gdzie opisujemy właśnie procedurę krok po kroku, jak walczyć z naruszeniami na AliExpress. Podobny artykuł zaraz wypuścimy na temat Allegro i też walki z naruszeniami na platformie Allegro. No, tych naruszeń jest naprawdę masa i te naruszenia są naprawdę różne. Od znaków towarowych skopiowanych po skopiowane zdjęcia, opisy produktów czasami nawet podróbki występują, tak, no szczególnie na AliExpress, tak, to jest platforma gdzieś tam, można było powiedzieć częściowo podróbkowa, nie obrażając oczywiście właścicieli AliExpress i Alibaby, natomiast no tak to niestety tak, tak, tak rynek pokazał, więc myśmy opisali coś takiego w ramach artykułu o AliExpress, i ten artykuł znajdziecie też na prawo I tutaj, właśnie, czy ta procedura jest długa? A nie, ona nie jest długa. Akceptacja, jakby tego prawa, które się dodaje na AliExpress, ono trwa przeważnie 24 godziny. Przynajmniej ja nie spotkałem się z jakąś dłuższą akceptacją danego uprawnienia. Jeżeli będą jakieś problemy, no to oczywiście ten support jest tam gdzieś tam w miarę, w miarę pomocny i pisze, po angielsku, także tutaj też nie powinno być jakichś większych problemów. Jakie są koszta? To się dzieje wszystko za darmo na AliExpress, także tutaj nie ma jakichś kosztów. Jeżeli weźmiesz ten artykuł, prawo w modzie, no to myślę, że możesz swobodnie to przejść, a zawsze możesz to zlecić po prostu prawnikowi do przejścia, tak? No to wtedy będą koszta prawnika, ale tu nie ma żadnych kosztów urzędowych, tak Tak zwanych, tak? Ale tutaj nie ma żadnych kosztów dla AliExpress za to, że ona w ogóle podejmie jakieś, mm, jakieś działania. To jest takie trochę pro. Pro przedsiębiorca, czy tam prokonsumenckie wyjście Aliexpress w kierunku właśnie e, tych poszkodowanych, można byłoby tak powiedzieć. I nie mam zarejestrowanego znaku ani wzoru, czy mogę dalej dochodzić swoich praw? Tak, no w Polsce nie rejestruje się praw autorskich, co prawda w Chinach, e, gdzie jest Aliexpress, można zarejestrować prawa autorskie, natomiast praw autorskich w Polsce się nie rejestruje e, e, i z tego powodu możesz dochodzić swoich praw z chociażby praw autorskich Właśnie na platformie AliExpress. Tam jest do zaznaczenia taka opcja, że chodzi o inne uprawnienia i te inne uprawnienia to są właśnie inne niż znak towarowy, czy patent, czy tam wzór przemysłowy i tak dalej, tak dalej. Także tutaj swobodnie można dochodzić swoich uprawnień na AliExpress. Także jeżeli sprzedajesz produkty, jeżeli prowadzisz markę odzieżową, jakąś markę kreatywną sprzedającą produkty, no nie wiem, jesteś grafikiem i na przykład jakiś. Jakiś sprzedawca z AliExpress kopiował Twoją grafikę, żeby sprzedawać ją na przykład na koszulkach. No to swobodnie możesz wystąpić do AliExpress za pomocą właśnie chociażby tego poradnika, czy za pomocą prawników, którzy się w tym specjalizują i dochodzić swoich uprawnień właśnie wobec AliExpress. Tak, żeby ono na przykład usunęło, czy dało punkty, czy zablokowało tego konkretnego użytkownika. Tych uprawnień można tam dodać bardzo dużo. Także tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. W artykule opisaliśmy tam kilka fajnych smaczków, chociażby z numerami rejestracyjnymi, czy z krokami, jak trzeba co, gdzie zaznaczyć, żeby to po prostu przeszło na tej platformie. Także tak to wygląda, jak to lubię mówić. Natomiast o Allegro będzie podobnie, tylko że tam nie ma takiej platformy, tam troszeczkę inaczej to wygląda, ale więcej się dowiecie z artykułu, który no polecam wam śledzić, jeżeli, będziecie, jeżeli jesteście tym zainteresowani i spotykaliście się z podróbkami na Allegro i AliExpress i chcielibyście z tym walczyć. Z podróbkami waszych produktów oczywiście, tak. No bo pamiętajcie, że to musi uprawniony, uprawniony dochodzić swoich praw, tak? Tym uprawnionym może być twórca albo ktoś, kto uzyskał Prawa do tego danego utworu. I teraz tak, ostatnie pytanie. Zbliżamy się ku końcowi. Ja jeszcze raz oczywiście zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i tak dalej. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą Wam tutaj przekazałem dzisiaj w tym noworocznym pięknym live w tych domowych warunkach o godzinie 20, gdzie wszyscy pewnie już śpią w środku tygodnia. Mam nadzieję, że przekazałem Wam dużo fajnej wiedzy. Widzę, że głównie tutaj było jednak o prawie cytatu. Jest to coś, z czym ostatnio najczęściej się spotykam, jeżeli chodzi o pytania właśnie na fanpage'u w Instagramie, czy tam na mailach z bloga otrzymywanych od czytelników bloga. Natomiast no, ten live pewnie będzie kolejny za jakiś miesiąc. Pamiętajcie, co miesiąc zawsze jest live kawka z prawnikiem. O godzinie 19, o godzinie 20 raz w miesiącu. Tutaj jest na moim fanpage'u zawsze taka informacja. A na nowo ruszamy z, z. Ruszam ja z serią Prawo w 3 minuty, czyli takie 3-6-minutowe nagrania, pomimo tego, że to się nazywa Prawo w 3 minuty, e, takie krótkie nagrania na temat konkretnych e, zagadnień prawnych, tak? gdzie tam, gdzieś tam na bieżąco udzielam odpowiedzi na jakieś e, pytania w formie takich e, szybkich nagrań wideo i to zawsze udostępniam we wtorek o godzinie 16 na moim Instagramie Arkadiusz Szczudło, także polecam się dodać i śledzić Insta Instastory, e, bo wtedy e, właśnie udostępniam w każdy wtorek o godzinie 16 takie, e, takie nagranie. Zachęcam. E, potem jest oczywiście na podcaście i na YouTubie, no ale to już jest Inna, inna sprawa, ale to jest później. To nie jest wcześniej niż we wtorek o 16. We wtorek o 16 zawsze na Instagramie m, najświeższe nagranie. Ok, kolejne pytanie. Czy na podstawie moich praw autorskich mogę modyfikować utwór? Nie jestem twórcą. Ok, czyli jesteś klientem albo osobą, która zakupiła e, dany utwór. Niech to jest zdjęcie a może inaczej, niech to jest grafika, tak? Bądźmy teraz, było o zdjęciach, było coś dla fotografów, to teraz niech jest grafika. Edyta, dzięki, dzięki Ci za uczestnictwo. Jeszcze nie kończymy, także możesz chwilę zostać, jeszcze na dobranoc przyjdzie pora. Przepraszam. <coughs> Mamy ostatnie pytanie. Tak, czyli nie jesteś twórcą, czyli jesteś klientem, albo jesteś osobą, która po prostu te uprawnienia w sposób legalny pozyskała. To nie, najczęściej nie możesz modyfikować tego utworu. Musisz mieć e, prawa zależne, tak? Tak, czyli prawa do modyfikowania danego utworu, tak nazwijmy to prosto. Możesz coś takiego dosłownie wprost wpisać w umowie, że masz prawo do modyfikowania utworu, tak? na przykład w zakresie takim i takim. Swobodnie możesz użyć takiego słownictwa, oczywiście nie ma, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Także dopiero wtedy, jak takiego określenia użyjesz, takiego postan takie postanowienie wkleisz do swojej umowy, to dopiero wtedy będziesz miał, miała możliwość modyfikowania danego utworu. Pamiętajcie o tym, że modyfikowanie utworu, to naruszenie oczywiście gdzieś tam majątkowych praw autorskich może być, tak, ale to również może być naruszenie osobistych praw autorskich. Także tutaj trzeba, trzeba uważać, tak, bo osobiste prawa autorskie to, to jest taka więź twórcy z utworem, więc ta więź to też może być, pod, jakby. Przejawiać się tym, że twórca nie chce, żeby jego grafika pojawiała się jakby w innym kształcie, niż on jej ten kształt nadał, tak? niż ta grafika wygląda. Więc tutaj też trzeba na to uważać. Modyfikowanie danego konkretnego jakiegoś tam utworu, na przykład tej grafiki, to też może być plagiat. Plagiat pospolity, mówiąc, mówiąc prosto, to może być opracowanie, to może być inspiracja, także tutaj jest troszeczkę takich różnych rzeczy, a pamiętajcie, że opracowanie i inspiracja, no to tutaj jest no niby cienka granica, tak, ale duża różnica, tak, można byłoby tak powiedzieć, cienka granica, ale duża różnica. Zaczynam żartować jak profesor z prawa karnego, no nieważne. Może być po prostu ta różnica, ta, ta granica, ona jest gdzieś tam taka płynna, tak? Między inspiracją a opracowaniem. Nie ma czegoś takiego: 40% skopiowanego to jest inspiracja, 41% to jest opracowanie, tak? To jest mit, pamiętajcie o tym, a często się z tym niestety spotykamy w działalności prawniczej, czy to na uczelniach różnych, czy, czy tam ogólnie w biznesie. Natomiast, no to może podpadać pod opracowanie lub pod inspirację. Takie modyfikowanie, tak? Czyli yy, opracowanie, czyli ten taki yy, plagiat de facto, można, było, można byłoby powiedzieć, jeżeli chodzi o modyfikowanie utworów. Yy, dobra, to co? Mamy 40 minut. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście yy, walcie śmiało. Ja jeszcze przez minutkę tutaj dla was będę, także Pamiętajcie o tym, że co wtorek o godzinie 16 prawo w 3 minuty, raz w miesiącu, no co miesiąc, teraz było, teraz który jest dziewiąty, no to może pod koniec stycznia jeszcze będzie nagranie z gościem specjalnym, ale o tym gościu specjalnym jeszcze nie będę Wam mówił. Potem w lutym. W marcu, może w kwietniu i tak dalej, tak dalej, tak? Raz w miesiącu live. Jeżeli będziecie mieli do mnie gdzieś tam jakieś pytania, to oczywiście piszcie śmiało. Wiadomości prywatne na Facebooku, na Instagramie, na podcastach się nie da wiadomości prywatnych, na YouTube chyba też nie. Natomiast maile też możecie pisać. Z chęcią gdzieś tam pomogę na ile mogę. Część rzeczy oczywiście nie da się zrobić Nieodpłatnie, więc niestety pomóc nie będę mógł, ale to, co się nadaje na live'a, to oczywiście się nadaje na live i z chęcią gdzieś tam, gdzieś tam opowiem o tym, żeby troszkę więcej osób o tym, o tym widziało, jeżeli to nie będzie jakieś zawiłe, indywidualne rozwiązanie sprawy, tak? tylko takie właśnie ogólniejsze jakieś takie pytania, gdzie mogę pomóc znacznie większej ilości osób. Mm, widzę, że tutaj cały czas się osoby dołączają. Pamiętajcie te osoby dołączające, że możecie cofnąć to nagranie, możecie je cofnąć do samego początku i od początku sobie go jeszcze, jeszcze raz odsłuchać. Nagranie będzie dostępne od razu na Facebooku, a jutro albo pojutrze będzie dostępne na moim kanale na YouTube, Arkadiusz Czudło i zachęcam do subskrybowania i na podcaście Okiem prawnika kreatywnych i tam też zachęcam do subskrybowania i do oceniania, i do zostawiania komentarzy. Pamiętajcie, że te komentarze pomagają pomagają nie tylko w pozycjonowaniu na YouTube, na podcaście czy gdziekolwiek indziej ale też dają to jest taki feedback fajny, tak? Fajnie dostać feedback od Was, od osób, którym pomagam, temu, komu pomogłem dzisiaj to udostępnijcie tego live'a dalej, fajnie będzie jak więcej osób się o tym dowie, udostępnijcie na jakichś grupach, tylko nie spamujcie, udostępnijcie na swoim fanpage'u, będzie mi miło, jeżeli podzielicie się tą wiedzą, o której dzisiaj wam powiedziałem gdzieś dalej. O opracowaniu inspiracji opowiadałem, pisałem też ja albo Magda Korol na blogu prawowmodzie.pl, do, do którego oczywiście zachęcam przeczytania. Do którego zachęcam. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze uczestnictwo. Było mi niezmiernie miło, jak zawsze. Także dziękuję Wam bardzo i na żywo do zobaczenia pod koniec miesiąca. Także cześć. Dobranoc i miłego wieczoru.